Kochani, jak mam w zwyczaju, chciałbym, abyśmy skłonili głowy. Ja w cichej, krótkiej, osobistej modlitwie polecę się Bogu. Tak, dzisiejsze rozważanie zatytułowałem Głos wołającego na pustyni. Otwórzmy właśnie to Słowo Boże na właśnie cytacie, który właśnie był tutaj przedstawiany. Jest to Habakuk, księga Habakuka. Drugi rozdział. I tam też słowa, które są znamienite i które tyczą naszego czasu. To, że żyjemy w czasach końca, myślę, że nie powinniśmy mieć co do tego wątpliwości. Jeżeli ktoś ma, może poczytać te właśnie sytuacje, które występowały i które były naocznie, doświadczenia, które poprzedzały właśnie ten akurat dzień, który ma przyjść, szczególny. Otwórzmy na właśnie Habakuka. Ciekawie się on zaczyna. Muszę stanąć na mym posterunku, udać się na basztę. Muszę wypatrywać i baczyć, co mi powie, co odpowie na moją skargę. Czy to tyczy tylko Habakuka, czy nas też? Jak myślicie? Czy my mamy wyjść na, stanąć na naszym posterunku, czy też... To była tylko kwestia Habakuka, no bo on był prorokiem, prawda? Szczególnie wybranym do misji. A my? Nie mamy baszty. Baszta jest. Jest baszta. Oczywiście. Tylko wiadomo, nie fizyczna. Żeby ktoś nie myślał. Baszta jest. Mamy stanąć na posterunku. I co? Wypatrywać i baczyć. Co to znaczy wypatrywać? Stoicie na baszcie i patrzycie. To co? Macie wypatrywać, czyli na coś oczekiwać, prawda? Czyli czekacie, dokładnie. Ale jak czekacie, to co robicie? To się przygotowujecie, prawda? Czy czekacie sobie po prostu, ręce sobie rozłożycie, położycie się. Niech przychodzi, nie? Jak lubi, prawda? Może przyjść. No, a jak nie przyjdzie? A może lepiej, żeby nie przychodził, bo mam jeszcze pewne sprawy do załatwienia. A może lepiej, żeby nie przyszedł, bo jeszcze muszę pewne rzeczy. No bardzo tu lubię być na tej ziemi i nie za bardzo mi się chce odrywać od niej. Bo są takie fajne rzeczy jeszcze na niej. Jak to jest? Muszę stanąć na mym posterunku, udać się na basztę, muszę wypatrywać i baczyć, co mi powie, co odpowie na moją skargę. Ho, a skarga to nas tyczy? My mamy się skarżyć? Jak myślicie, co Słowo Boże mówi o skarżeniu? Jedyne skarżenie nasze to na co ma być? Na siebie. Na grzechy nasze. Tak. Jest to w Trenach tekst w 3 rozdziale, gdzie pisze, że jeżeli na cokolwiek mamy się uskarżać, to mamy się uskarżać na własne grzechy, które są w naszym życiu i które kwitną. No ale my z natury wolimy się uskarżać na inne grzechy, prawda? A nasze pielęgnować. No takie natury mamy, no. On tamten zrobił. Prawda? No, tamten jest B, tamten to zrobił nam i tak dalej. Ten to jest dopiero, tamta to jest dopiero. A jaki ty jesteś? Zapytam. Czy się różnisz od tych osób? Czym? Zapytam takie konkretne pytanie. Czym? Myślę, że tylko i wyłącznie jedynym, jeżeli mam Chrystusa w sercu, który mnie zmienia, to tylko tym mogę się różnić. A niczym więcej. Bo gdybym go nie miał w moim sercu, jestem dokładnie taki sam jak ten człowiek tam. Niczym się nie różnię. No ale my byśmy chcieli wiedzieć, że jednak się różnimy, no bo przecież jesteśmy wybranym kościołem. Prawda? Tam, jak słyszałem głosy nieraz, to Babilon. My tu jesteśmy enklawą zbawionych. Eliaszy. Nie musi być powiedziane. Wystarczy zachowanie nieraz nasze. Słowa, jakie padają. Nie musi być to wprost. Tak się dzieje. Ja słyszę.
słyszę to dumę taką, jaka duma była w Izraelu, że Izrael był do dzisiaj. Słuchajcie, Izrael ma wielką dumę. Wiecie, jaką ma wielką dumę? Wszyscy to goje. Oni są narodem wybranym. No. I nadal są? Można by rzec. Nic się nie zmieniło? Nic. Pamiętajcie jedno. Bóg powiedział, ja potrafię z kamieni chwałę przynieść. Kamienie potrafią wołać i będą wołać. Więc Bóg mówi do człowieka każdego, kocha nas, ale mówi, nie jesteście niezastąpieni. Jeżeli by się wam tak wydawało. Ja powołuję, ale ja też mogę odtrącić. Jeżeli zdecydujecie odejść ode mnie. Pamiętacie ten werset źródła żywych wód? Wiecie, ja celowo czekałem, jak można go jeszcze zrozumieć. Zobaczcie, tam jest napisane, że wy, którzy odeszliście od źródła żywych wód, przestaliście mieć ze mną relacji, więzi. I to spowodowało, że zrobiliście sobie w sercach, w umysłach cysterny dziurawe. I że Słowo Boże wchodzi i wychodzi. Woda wlewa się do dziurawego naczynia i się wylewa. To jest bardzo proste. Jak może być inaczej? Jeżeli to jest dziurawe, no to jest normalne. Więc jak z nami jest? Czy Słowo Boże, a chciałbym, żeby Słowo Boże dotknęło serc. Żeby mojego, waszego, żeby to nie było kolejne powiedziane słowo, o którym, tak jak mówię często, wychodzimy i już w ogóle zapominamy, że cokolwiek było powiedziane. Nieraz tak się dzieje. A nieraz może troszeczkę jeszcze coś tam zostanie, później jeszcze jeden dzień, dwa. I później nawet nie mamy pojęcia, czy to było, czy to nie było. A może tego w ogóle nie było. Jak jest? Otwórzmy na chwilkę Ewangelię Jana. 15 rozdział. Na chwilkę wrócimy do tego tekstu tutaj, tego Habakuka. Natomiast Ewangelię Jana, 15 rozdział. I co Jezus mówi do kogo? Do swoich uczniów. 7 werset. Jeśli we mnie trwać będziecie i słowa moje w was trwać będą, proście o cokolwiek byście chcieli, stanie się wam. Co to oznacza? Jeśli we mnie trwać będziecie, czyli będziecie mieć więź z tą latoroślą, bo tak się Jezus porównał tutaj w tym rozdziale, to moje słowa będą w was trwać. A co to znaczy? Że nie będą dziurawe cysterny, tylko będą jakie? Pełne. Że woda życia, która wpłynie do serca, wyleje się, ale nie, wiecie, po drodze gdzieś, w ziemię, tylko wiecie, gdzie się wyleje? Na innych ludzi. Bo to tak ma być. Wody, ten kielich się przeleje. Ja często mówię o tym kielichu z Psalmu 23. Mój kielich się przelewa, Dawid pisał. Co to oznacza? Te wody żywe przeleją się na innych ludzi, ale nie polecą w ziemię. Bezproduktywnie. Bezsensownie. Bardzo szybko. To jest tak jak ziarno, które rzucacie na glebę jaką? Na żyzno to wzrośnie. Ale cysterny dziurawe są wtedy, kiedy rzucacie na glebę jaką suchą, prawda? I co? I one? Nie ma szans, żeby wyrosły. I co się staje, kiedy umysły są dziurawe? Kiedy serca są dziurawe? Przestajemy, co? Zaczynamy wysychać, prawda? To jest normalne. No bo jeżeli wody nie ma tam, którą Bóg daje, ona bardzo szybko uchodzi nas, to zaczynamy wysychać, nawet nie wiedząc. Efekt żaby. Nie wiem, czyście słyszeli o tym efekcie żaby. Mówiliśmy tu troszeczkę już o tym, ale żabę, kiedy wsadzicie do wody i zaczniecie ją delikatnie podgrzewać, to wiecie, co się staje? Ugotujecie ją, a ona nie wyskoczy z tej wody. Wy ją ugotujecie w tej wodzie, a ona nie wyskoczy. A wiecie dlaczego? Bo będzie to stopniowe. Ona będzie usypiać, będzie fajnie, będzie coraz lepiej. Natomiast kiedy ją wrzucicie do gorącej wody, ta żaba moment wyskoczy z tej wody. Bardzo szybko wyskoczy z tej wody. Bo ją oparzy. Bo ją oparzy. Ale kiedy ta sama woda, tylko stopniowo podgrzewana, dlatego szatan, to jest jego taktyka. On robi w nas pomału, pomału, delikatnie usypiaj, usypiaj, usypiaj. Śpi. A Pan przychodzi. A ty śpi. Hipnotyzuje, a nie wolno hipnotyzować. A ty śpi.
Ja nie hipnotyzuję. Ja nie hipnotyzuję nikogo. Ja mówię, jak jest działanie wroga na nas. Możemy to zlekceważyć, możemy się śmiać, możemy sobie kpić, ale kiedy przyjdzie Chrystus, zawołamy. Tak samo było za dni Noego. Kiedy arka była zamknięta, ludzie kpili z Noego, wyszydzali go, śmiali się. Co za głupiec, bzdurny, wody nie było nigdy, nie było deszczu, a on mi mówi, że to będzie potop jakiś. Co za dureń z tego Noego. Pewnie takie słowa też leciały. I wiecie, co się stało później? Kiedy po 7 dniach potop rzeczywiście, upusty się otworzyły, ci ludzie w szoku zaczęli krzyczeć i chcieli się dostać do arki. Już było za późno. Już było za późno wtedy, kiedy zaczęli szydzić. 7 dni przed. Dlatego, że stali się żywymi trupami. Bóg kocha każdego z nas. I bardzo ciężko. Wiecie, ja bym chciał mówić wspaniałe rzeczy. I tylko te wspaniałe rzeczy. Ale kiedy mam świadomość, tak jak tu pisze, zobaczcie, co odpowie na moją skargę. Jeżeli widzę, jak umieramy, bo ja widzę jeszcze po zmarłych, jak widzę, że ludzie umierają duchowo, to powiedzcie, ja mam się cieszyć z tego? Ja mam się radować z tego? Ja mam o tym nie mówić, bo będę hipnotyzą? Co ja mam robić? I co zrobił Habakuk? Powiedział Bogu, a co mnie to obchodzi? Jak umierają, to co mnie to? Ważne, żebym ja był zbawiony. Habakuk tak powiedział? Zobaczcie, co odpowie na moją skargę? Jaką skargę? Bo widział, co się dzieje, widział stan i wołał, Boże, zlituj się, daj, otwórz oczy, wyprowadź ze snu lud swój, otwórz oczy mu. A Pan odpowiedział mi, Pan, mówiąc, zapisz to, co widziałeś, wyryj to na tablicach, aby to można szybko odczytać, zobaczcie, przeczytać. Czyli coś, co jest bardzo ważne, jeżeli coś jest wyryte na tablicach, żeby było szybko do odczytania, to co? No to musi być ważne, prawda? Żeby nie był jakiejś przeciwności po drodze, że gdzieś jest tam daleko, trzeba szukać, to nie. To ma być przed oczami wprost. To ma być bardzo wielki napis. Żebyśmy mogli przeczytać od razu. Nie gdzieś tam szukać. Gdyż widzenie dotyczy oznaczonego czasu i wypełni się niezawodnie. Jeżeli się odwleka, wyczekuj go. Gdyż Pan na pewno się spełni i nie opóźni się. To samo czytaliśmy, pamiętacie, w Piotra drugim liście. Że tak naprawdę nie od ten dzień się nie odwlecze, choć się wydaje, że niektórym, że się odwleka. Oto człowiek sprawiedliwy nie zazna spokoju duszy. Ja się zapytam, jak szczerze w sercu sobie odpowiedzcie mi, bo tu nie o to chodzi. Czy macie pokój w sercu z Bogiem, z więzi? Czy macie pokój, kiedy przychodzą konkretne doświadczenia na was? Nie wiem, no utrata pracy, śmierć kogoś bliskiego czy coś. No jakieś inne rzeczy, ja nie wiem. Sytuacje stresowe, streso bardzo gęstne. To co się dzieje w waszych sercach? Macie ten pokój? Czy wtedy się pojawia niepokój? Właśnie. I wtedy strasznie jesteśmy rozbici. Jest fajnie, kiedy jest fajnie. Ale kiedy się kończy to fajnie, wtedy jaka jest nasza reakcja? A zobaczcie, oto człowiek sprawiedliwy nie zazna spokoju duszy. Niesprawiedliwy, przepraszam. Nie zazna spokoju duszy. Niesprawiedliwy. Co się dzieje, że mamy ten niepokój? A wiecie, dlaczego ja to mówię? Po to, żebyśmy przyszli, żebyśmy go mieli. Bo właśnie Bóg nas kocha. Właśnie dlatego to mówię. Jeżeli jest ten niepokój, to co się dzieje? Wiecie, jak to było kiedyś na kampie? Przyszła wielka, nie wiem, trąba. Już któregoś razu, już nie pamiętam, tam wtedy byłem akurat. I ludzie się bardzo wystraszyli. No, przechodziła i miała przejść akurat tą drogą, gdzie ten namiot. Zatrzęsło namiotem. Było nabożeństwo. Namiot zaczął, jeszcze ten stary był, nie ten nowy, zaczęło trzęść nim. Ludzie przerwali nabożeństwo. Prowadzący powiedział, módlmy się. Ale powiedział to, widziałem w lęku, w strachu. Módlmy się, ale on nie wierzył wcale, że Bóg może cokolwiek zrobić. Po prostu módlmy się, ale ta modlitwa to miała być tylko takie, wiecie, no taka zasłona.
Ale tak naprawdę za chwilę powiedział, uciekajcie. I zrobił się harmider. Ludzie zaczęli uciekać do tych, po prostu panika, krzyczenie i tak dalej. Jeden człowiek został w namiocie, paru nas zostało w namiocie. Jeden został i mówi tak, nie, przepraszam, sam tego z tych budynków przybiegł do namiotu i powiedział, a jak mam zginąć, to niech zginę, ale tam nie ma miejsca, coś takiego, wiecie, w takim feworze, w takim tym, widać panika, widać, co się w sercu dzieje, że nie ma tego pokoju. A wiecie, ja tam byłem i parę osób zostało, nie dlatego, że jestem lepszy czy szczególny, nie, tylko po prostu więź z Chrystusem spowodowała, że ja wiedziałem, że Chrystus ma moc. I na końcu nawet wychodziła taka, nie, żeby się wydawało, o, a ty zostajesz? No mówię, tak. Mówię, dlatego, że nabożeństwo jest ku chwale Boga. Nabożeństwo ku chwale Boga. Jeżeli jest ku chwale Boga nabożeństwo, to On jest obecny w tym namiocie, bo Go zapraszaliśmy. A jeżeli jest obecny, to jeżeli ja ucieknę, jakbyśmy widzieli Boga, wyobraźcie sobie, staniemy i widzimy Jego szekinę, Jego chwałę, i byście uciekali przed tej szekiny, bo byście bali się, no to powiedzcie, kiedy w takim razie byście nie uciekali? Ja zadam takie proste pytanie. Kiedy byście nie uciekali? Czy byłaby sytuacja taka, kiedy byście nie uciekali? Nie. Uciekalibyście już zawsze. Jeżeli przed oblicza samego Boga uciekniecie, no to będziecie uciekać zawsze. Tak to jest. Zawsze. Natomiast Bóg nie chce, żebyśmy uciekali. On chce, żebyśmy stanęli, żebyśmy się zmierzyli z tym. Dlatego, że słuchajcie, przyjdą jeszcze większe doświadczenia. Jest opisane, że ziemia będzie cała drżeć. Nie będzie miejsca, gdzie będziemy mogli normalnie stanąć. Wiecie, bo cała ziemia będzie drżeć. Takie sytuacje będą przed nami. I co wtedy się będzie działo z nami? A co będzie, kiedy przyjdzie ten kryzys? Już się boimy. Boimy się to, co się dzieje w Europie w tej chwili. Zamieszanie, prawda? Już lęk wywołuje. Natomiast zobaczcie, oto człowiek niesprawiedliwy nie zazna spokoju duszy, ale sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Czyli będzie miał pokój. Ten sprawiedliwy będzie miał pokój. Ja nie mówię, że mu się może pojawić na chwilę jakiś niepokój, jakiś lęk, prawda? No bo my jesteśmy ludźmi i grzesznymi i tak dalej, ale nie będziemy pielęgnować tego. On nas nie zdominuje. On nas nie sparaliżuje, ten lęk. Po prostu, że staniemy i nie będziemy mogli wykonać ruchu, albo zaczniemy decyzje podejmować pod wpływem lęku. Najgorsze głupie decyzje ludzkie, to powiem wam, są podejmowane pod wpływem lęku. Jeżeli się boimy i pod wpływem lęku dokonujemy jakiejś decyzji. To są najgorsze później. Efekty tego są. Zawsze tak było. Zobaczcie, i odpowiedział mi Pan, mówiąc, zapisz to, wyryłeś. Ale sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Co to znaczy żyć z wiary? Wiarą się ktoś powie najem? Tak, do garka nie będę miał co włożyć, to co, wiarą się najem? Ktoś no, może tak zadać, prawda, takie pytanie no i zasadne. No, a ja wtedy odpowiem, czy dla Boga są rzeczy niemożliwe? Myślicie, co jest najbardziej dla Boga, bym powiedział, sprawia mu problem? Niewiara, dokładnie. Nasze serca, dokładnie, niewiara. Nasza niewiara mu największy problem sprawia. Wiecie, bo dla niego nie ma problemu, bo on jest Bogiem. No, więc, a jak wierzymy, to wtedy łapiemy wiarą, ta więź powoduje, że coraz mocniej przychodzimy do niego i uczymy się tego wzrastania. Jak ja widzę, jak ona wzrasta, zaczyna się uczyć tego zaufania. Mówiła, że ona przez doświadczenia wcześniejsze życiowe nie ufała. Ona była bardzo, wiecie, z dystansem, bo wychodziły takie, nie inne. I ona bardzo była nieufna. Ale teraz uczy się, że na Bogu można polegać całkowicie. No bo jest Bogiem. Nie na człowieku. Oj, nie na człowieku, bo to jest przekleństwo. Ale na Bogu tak. Bo Bóg jest doskonały. Bóg jest doskonały. Nie zawiedzie. Człowiek każdy zawiedzie. Najwspanialszy. Jeżeli pokładamy ufność człowieku, to pamiętajcie, że w każdej chwili może zawieść i wtedy będzie straszne rozczarowanie dla nas. Może się to fatalnie skończyć dla nas. No bo przecież tak polegaliśmy na nim, on taki fajny, doskonały i tak dalej. Nie, on nie jest doskonały, nie ma ludzi doskonałych. Jedynie jest doskonały tylko Chrystusa doskonałości, jeżeli jest w więzi z nim. To Bóg mu daje tę doskonałość na ten czas, kiedy jest z nim. Jeżeli przestaje mieć więź z Chrystusem, przestaje być doskonały. Przestaje. Wraca z powrotem, a nawet gorszy się stan jego ziemi. Oto sprawiedliwy człowiek, niesprawiedliwy, nie zazna spokoju duszy. Wróćmy do właśnie tutaj. Aha, jesteśmy na Habakuku. Powiem wam tak, otwórzmy na Izajaszu.
Tekst Izajasza, 40 rozdział. Bóg pragnie, żebyśmy mieli ten pokój w sercu, kiedy przyjdą doświadczenia. I wiecie, co się stało na drugi dzień, kiedy były takie nabożeństwa poranne? Była grupka. Ja się zapytałem, kto miał pokój w sercu, kiedy to się działo? Jedna osoba powiedziała, ja nie miałem pokoju. A ja mówię, dobrze, że to mówisz. Mówię, to znaczy, że potrzebujesz mocniejszej relacji z Chrystusem. Pytanie mu się, żebyś miał ten pokój, kiedy przyjdzie takie stresogenne doświadczenie. Dlatego, że jeżeli teraz masz niepokój, to się nic nie zmieni. Jeżeli nie przyjdziesz do Jezusa, nic się nie zmieni. A to nieważne, co ty myślisz o sobie. Ty potrzebujesz, dlatego że, pamiętajcie, doświadczenie krzyczy głośniej niż słowa. Słowami pięknymi możemy obtoczyć wszystko. Ale zachowanie człowieka, doświadczenie, w praniu się pokazuje, co jest. Nie słowa. Ach, o sobie to można mówić piękne słowa. Izajasz, 40 rozdział. Pan przychodzi, więc radość powinna być w Jego ludzie. Zobaczcie, pocieszajcie, pocieszajcie mój lud, mówi wasz Bóg. Pocieszajcie, bo kończy się ten czas. Kończy się ta ziemia pełna grzechu. Kończy się to wszystko, co tu jest. Kończy się i będzie coraz gorzej jeszcze do samego przyjścia Chrystusa. To się już kończy. Pocieszajcie. Mówcie do serca Jerozolimu i wołajcie na nie, że dopełniła się Jego niewola, że odpuszczona jest Jego wina, bo otrzymało z ręki Pana podwójną karę. Bóg będzie przetapiał, będzie jeszcze czyścił, już się to doświadczenie zaczyna, będzie tak zwany przesiew, kiedy każdego z nas będzie czyścił w tyglu doświadczeń. Czy rzeczywiście jesteśmy Jego wybranymi, czy natomiast się okaże, tak jak było za czasu Millera, kiedy głosił przyjście Chrystusa, kiedy tam pomyłka nastąpiła oczywiście z tym wydarzeniem, to wielu osób wtedy szydziło, kpiło. Wiecie, bardzo dużo osób się odłączyło i wtedy powiedziało, a myśmy tak wiedzieli, że nie przyjdzie Jezus. A, tak. Ale się ucieszyli wtedy. Cieszyli się bardzo, że Jezus nie przyszedł. Natomiast grupka została, kiedy przeżywała to i modliła się do Boga, walczyła i Bóg pokazał, co dalej, żeby została pomyłka. Ale właśnie to jest ta reakcja. Gdzie będziemy? Wołajcie, zobaczcie, pocieszajcie lud, bo już się dopełniła ta niewola, dopełnia się niewola grzechu. Bóg chce wyzwolić swoich ludzi całkowicie z grzechu. On chce, żeby byli wolni. On chce wolność. Wiecie, jak jest piękną rzeczą wolność, prawda? Jak macie tą wolność? No nie wiem, może nie każdy to odczuje, jeżeli, wiadomo, nie był nigdy może zamknięty, prawda? Więc może do końca tego jeszcze tak nie odczuwa. Bo tak jak mówiliśmy, czasami jest potrzebne zamknięcie, prawda, żeby docenić wolność. Kiedy wychodzisz i wiesz, że możesz robić to i tamto. Kiedy masz przestrzeń, kiedy wiesz, że nikt ci nie zjewala, nikt ci nie tłamsi, nie masz zagrożeń. To jest wolność. Wolność, tak jak w tym filmie, wiecie, ja sobie to tak kojarzę, kiedy człowiek żyli takim, ci pierwsi osadnicy w Stanach, był film Miłość przychodzi powoli. Wspaniały film. I tam w pewnym momencie ten główny bohater przychodził na taką ławeczkę, siadał i modlił się do Boga. On miał tam nabożeństwo, odprawiał. I pola, łąki, wiecie? On był wolny w Chrystusie. Nie tylko dlatego, że te pola, łąki były. Oczywiście te pola, łąki też obrazowały jakąś wolność, przestrzeń, nadzieję, bo zieleń, prawda? Ale on był wolny w Chrystusie, bo on przychodził, on miał z nim więź. Tylko Jezus może nas wyzwolić. Głos się odzywa. Przygotujcie na pustyni drogę pańską, wyprostujcie na stepie ścieżkę dla Boga naszego. Głos się odzywa, przygotujcie na pustyni. Dlaczego to słowo pustynia tu jest użyte? Jak myślicie? Przygotujcie na pustyni drogę pańską. Na jakiej pustyni? Na pustyni serc. Tak, ludzkich. Dokładnie. Serca usychają. I staje się co? Pustynia. Choć ludziom się wydaje, że kwitną. I Bóg woła, głos wołającego, przygotujcie na pustyni drogę pańską. Czyli tam, w tym miejscu, gdzie jesteście. Jesteście na pustyni, przygotujcie tam drogę. Wyprostujcie na stepie ścieżkę dla Boga naszego. Bo jest napisane, że jaka jest ścieżka? Trudna do Boga, prawda? Jest taka urwista, ale jest prosta, prawda? Ścieżki do Boga są bardzo proste. Tylko, że wąskie, urwiste, ciężkie. Tak, to jest fakt. Natomiast ta droga, która wiedzie ku zatraceniu, jest jaka? Wspaniała, szeroka, bardzo wygodna.
to nam obrazuje, że przejście do Jezusa nie zawsze będzie szerokim traktem wygodne, tylko będzie właśnie urwiste. I Jezus to powiedział. Nie gotujcie się na to, że wasze życie będzie, jak to teraz młodzież mówi, nawet już nie mówi teraz jeszcze inaczej pewnie, no ale kiedyś mówiła, lajtowe. Czyli takie na luzie, prawda? Przebojem przechodzę, ze śmiechem, wszystko tak luz, wszystko jest fajnie i tak dalej. Dzisiaj świat do tego dąży, zobaczcie. Cały świat do tego, reklamy pokazują właśnie, wszystko tak, pyk. Żaden problem. Jakieś poświęcenie? To chyba żartujesz, powiedz. Poświęcenie? Jakiś trud? To trzeba jak najszybciej odrzucić od siebie. Nie, trzeba żyć pełnią życia, prawda? Tylko, że pełnia życia oznacza, że człowiek nie wie, że jeżeli jest bez Boga, to co się dzieje? Grzech w jego życiu kwitnie i się staje czym? Niewolnikiem pustynią i niewolnikiem grzechu, prawda? Ten grzech go zniewala, oślepia. On robi rzeczy, które by nie chciał, tak jak Paweł mówi, że robię rzeczy, które nie chcę robić. Ale z czasem człowiek już przestaje nawet odczuwać, że nie chce tego robić. Po prostu to robi. I jest mu dobrze. Wiecie, ja często, nieraz słyszałem, może nie często, ale słyszałem takie wypowiedzi właśnie w kościele ludzi, którzy mówią, no nie jest dobrze, no ja też nie jestem, ja tamten, nie jest dobrze w kościele, ale wiecie, ale to było takie mówienie, takie wiecie, no trudno, no nie jest dobrze. Fajno. Niech tak zostanie. Ale to nie jest czas na to, kochani. To nie jest czas na to, żeby powiedzieć, no fajnie, wziąć się uśpić. Nie, teraz jest czas, żeby trąba głośno wzywała alarm do tych ludzi, którzy chcą się podporządkować Bogu. Bo pamiętajcie, różnica między tym, który jest przy Bogu, a tym, który nie jest. W Malachiaszu jest napisana, że wyjdzie kiedy? Już niebawem to się polaryzuje. I niebawem w doświadczeniach wychodzi, prawda, różnica między tym a tym. Mówiliśmy o tym pokoju w sercu. Mówimy, że przychodzi doświadczenie i wychodzi różnica, jaka jest między jednym i drugim. W reakcji na to doświadczenie. To doświadczenie pokazuje, gdzie człowiek jest. Tak samo jak wtedy ten chłopaszek, który powiedział, nie miałem pokoju. On powiedział szczerze. I wiecie, tu było pokazanie, nie po to, żeby go zgnębić, żeby powiedzieć, ty nie miałeś pokoju, powinieneś mieć. Nie, nie o to chodzi. Tylko żeby on zobaczył, że potrzebuje tego pokoju, prawda? Że potrzebuje, żeby stanąć, żeby następne doświadczenie przeszedł z pokojem w sercu. Żeby mógł zostać w takim namiocie, a nie uciekać w panice. I my tak samo potrzebujemy tego. Bo przyjdzie doświadczenie, będziemy uciekać. Tylko gdzie uciekniemy? Uciekniecie? Naprawdę? Przed doświadczeniem? Nie uciekniecie. Bo jeżeli cała ziemia się będzie trzęsła, to nigdzie nie uciekniecie. Więc Bóg teraz woła po to, żebyśmy mogli stanąć, kiedy Chrystus przyjdzie, stanąć jak? Twarzami rozjaśnionymi, podniesionymi do góry, oczekując Jezusa, mojego Zbawcy. A nie uciekając i wołając, rzuć na nas skały, pagórki przed wzrokiem tym, który przychodzi w chwale. Tak. Bo jego wzrok będzie bardzo mocny, Jezusa. I spojrzy i będzie przeszywał. Jego wzrok będzie przeszywał nas. On wszystko widzi. I wtedy już nie będzie pielęgnowania jakiegoś. Dlatego Bóg teraz woła, nie pielęgnujcie żadnych grzechów. Odrzućcie to wszystko. Przyjdźcie do mnie. Ja to uczynię was, że wyzwolę was. Ale musicie przyjść do mnie. Całym sercem, jak jest napisane. Nie połówkami, nie jakimiś połowicznymi sytuacjami. Całym sercem. Albo się mi poddacie zupełnie, albo się mi nie poddacie w ogóle. I dlatego zobaczcie dalej. Każda dolina będzie podniesiona, każdy pagórek obniżony, co nierówne niech będzie wyrównane, a strome zbocza niech się staną doliną. I objawi się chwała Pańska, ujrzy to wszelkie ciało posłuchu, gdyż usta Pana to powiedziały. O co tu chodzi? Jakie doliny podniesione, jakie pagórki obniżone? Nasze życie będzie wyrównane. Ta droga stanie się prosta, nie zawiła. Dlatego, że bez Boga człowiek ma tendencję do chodzenia, prawda, takimi tymi drogami, nie na, albo na skróty ewentualnie, prawda? Jak droga Boża jest taka, to jeszcze krócej chce sobie zrobić. Jakbyście oglądali, to polecam film na podstawie książki Johna Baniana Wędrówka Pielgrzyma. Jest, oglądałem na internecie, na YouTubie, jest poprawiony ten film i tam jest pokazane bardzo fajnie, alegorycznie w sposób taki, jak ludzie sobie na skróty, niektórzy chcieli tam
iść do... Nawet pod same bramy nieba jeden podpłynął, wiecie? Kiedy był dół ten ostatniej walki, takiej jakby można powiedzieć trwogi Jakubowej, ta woda taka, gdzie ten chrześcijanin prawie już się zaczął topić, bo te grzechy, wiecie, bo oni płynęli, to tamten łódką przepłynął. Wziął, wynajął sobie kogoś, łódeczko elegancko, na luzie, prawda? Co się będzie męczył? Tam wchodził do wody, przychodził, a może utonie. I podpłynął mi do samej bramy. I podchodzi do bramy, puka, anioł otworzy mu i mówi, a gdzie masz glejt? Gdzie masz uwierzytelnienie? Nie ma. Nie ma. A wcześniej spotkali go chrześcijanin ten ufny i mu mówili, gdzie masz ten glejt? Bo my mamy. A jakoś tam będzie. Jakoś tam będzie. To nie jest takie ważne. To ja sobie tam na luzie przejdę i też mnie Bóg zbawi, bo przecież Bóg jest miłością, prawda? No to prawda, Bóg jest miłością. Ja zawsze to powtarzam. Bóg nas mocno kocha, dlatego woła. Ja wiem, że to nie jest wygodne. Ja wiem, że super by było, gdyby tak nie wołał, prawda? Gdyby powiedział, super, jest pięknie, tylko cudownie, kochajcie, aleluja i tak dalej, wszystko tylko super. Tylko wiecie, ja często powtarzam, jeżeli ludzie myślą, że jest tak dobrze, to dlaczego jest tak źle? Jak jest tak dobrze? Każdy z nas mniej czy więcej ma, że coś jest nie tak w życiu. Czuję się to, wiecie, bo ja też czułem, kiedy odszedłem od Boga, ja też czułem, że coś jest nie tak ze mną i czułem to. Mniej lub więcej, to w zależności od tego, ale gdzieś coś było we wnętrzu, że ja się tak męczę, że jestem pozbawiony mocy Boga. Jakieś to życie jest takie... A robiłem różne sprawy, tak jak już wspominałem wielokrotnie, ach i to, i kazania, mówiłem inne rzeczy, robiłem z rozpędu. Wiecie, ale ja czułem ciągle, że coś jest nie tak. Ja nie mam tej mocy Boga. Ja nie mam tej więzi prawdziwej z Bogiem i nie mogłem się z tego wyrwać. Wiecie, to jest matnia straszna. To nie było łatwe o takie... I zobaczcie, kiedy te doliny będą obniżone, pagórki będą ścięte, wyrównane, wtedy objawi się chwała Pańska i ujrzy to wszelkie ciało pospołu, gdyż usta Pana to powiedziały. Człowiek, który przychodzi do Boga, od razu już świadczy. On jest żywym świadectwem, on jest pochodnią. Bóg chce zapalić w naszych sercach, co? Pochodnie. Żeby był żar do Boga. Ja nie mówię o emocjach, ja mówię o gorliwości. Żeby był żar w naszych sercach. Żeby to nie był tlejący się płomień. Jakiś tam jest. W każdej chwili można docisnąć i już nie ma nic. Jeszcze się tli. To nie jest tak. Bóg chce, żebyśmy byli tymi pochodniami. Każdy z nas, żeby był to pochodnią dla ludzi z zewnątrz. Dlatego, że ludzie giną w świecie. Nie mają poznania. Giną w grzechach. Idą w grzechach. A Bóg mówi, my się cieszymy, że jesteśmy Eliaszami. Ale Eliasz miał konkretne zadanie. Jakie? Reforma, prawda? Reforma ludu. Więc to miał za zadanie, dlatego że ludzie odeszli nie wiedząc. I zobaczcie, do nas jest skierowane bardzo mocne poselstwo, o którym wiem już wielokrotnie, nie będę narażał, jest to poselstwo do Laodycei. Powiedziane, że jest sen. A niektórzy już zaczynają mówić, że nie ma tego snu, bo to ciągle nie można o tym mówić. Ja nie chcę się skupiać na poselstwie do Laodycei. Ja chcę się skupić na relacjach z Chrystusem. Czy są żywe relacje? Czy mamy radość, bo Chrystus mój Pan przychodzi? Czy rzeczywiście mam tą radość, wiedząc to? Widząc, jak się wypełniają proroctwa, bo się wypełniają, prawda? Władza już jest przekazywana, agenda ONZ już jest napisana, słuchajcie, już jest napisane traktat odnośnie nowego porządku. Już jest, tak, Agenda 30 się to nazywa, po angielsku mam to, inne sprawy. Już jest, to się bardzo szybko będzie. Nawet sobie nie zdajemy sprawy, jak blisko będą ustawy niedzielne. Bardzo szybko. Nie wiem kiedy, bo ja nie ustalam tego, ja mam być gotowy na to. I tyle, wiem. Objawi się chwała Pańska, ujrzy to wszelkie ciało pospołu, gdyż usta Pana to powiedziały. Zobaczcie, ta chwała się wtedy objawi. Ludzie chcą zobaczyć chwałę Boga. Powiem wam krótko, nawet nie tylko chrześcijanie chcą objawić. Ja czytałem o muzułmanach, którzy jak spotkali jednego adwentystę, nie wiem, czyście czytali, kiedyś to było w jakimś, już nie pamiętam, głosie chyba adwentu, czy spotkał on, to był taki ewangelista z naszego kościoła, spotkał muzułmankę i zaczęli rozmawiać, on im pomógł tam, nie wiem, czy jej tam jakieś pieniądze pożyczył, czy coś. W każdym razie z Australii oni gdzieś tam, ona miała w inne miejsce się udać, on. I wiecie,
I ona powiedziała coś takiego, że ona się spytała, kim on jest. On powiedział, że adwentysta dnia siódmego. Ona mówi, bo my się już modlimy 13 czy 14, jakoś to tak, już nie pamiętam dokładnie, lat o to, żeby Bóg nam się objawił przez chrześcijan. Słyszycie to? Ona tak powiedziała do niego. Że się 12, czy 13, 14 lat modlą, żeby Bóg się im objawił przez chrześcijan. Wyobrażacie sobie coś takiego? No to jest końcówka czasu. I mało tego, zaprosili, później były wykłady niesamowite, mało tego jeszcze, na tych wykładach imam przyszedł, na któryś tam z kolei tych wykład, bo to było transmitowane na wszystkie kraje islamu, przyszedł ten imam ich i powiedział tak, miałem w nocy sen. Bóg mi pokazał, że adwentyści to są ludem księgi. I wiecie co, poszedł i powiedział do tych, bo on sobie wziął jeszcze takiego innego też ewangelistę, dwóch ich było, i mówi, macie kazać, co wam Bóg mówi, bo wy macie prawdę, a jeżeli tego nie będziecie robić, to Bóg was będzie sądził. Wyobraźcie sobie, to powiedział imam do nich, muzułmanin, do adwentystów. Ciekawe, prawda? Bardzo ciekawe. Co Bóg jeszcze chce zrobić, żeby ludzi ruszyć? Żeby nie być w upojeniu, że ja mam zbawienie, bo jestem gdzie? Bo jestem w danym miejscu. Ja nie mam zbawienia z tego, że jestem w danym miejscu. Ja mam zbawienie dlatego, że mam więź z Chrystusem. Bo Chrystus jest zbawcą, a nie dane miejsce. Czy to Kościół, czy gdzie, jakiekolwiek inne. To nie miejsce zbawia mnie. Ale często takie myśli mogą nam się pojawiać. Może nie tak. Może wprost nigdy te myśli nie padną i powiemy sobie, no tak, Kościół mnie zbawia, bo przecież ktoś sobie nie powie. Wątpię, żeby ktoś tak powiedział. Ale zachowaniem i pewnymi czynami pokazujemy, że rzeczywiście tak jest. Kościół mnie zbawia. Jestem szczęśliwy, zadowolony, bo jestem we właściwym kościele. Ale co to oznacza, że jesteś we właściwym kościele? Jeżeli nie będziesz miał więzi, to odpadniesz. A powiem wam, że autorka chrześcijańska Ellen White pisała, że wielu odpadnie. Wielu z naszego kościoła. Wielu odpadnie. I to będzie naprawdę wielu. Dlaczego tak? Dlaczego takie słowa? Dlatego, że właśnie nie ma tego poddania, nie ma tego żaru, nie ma tego ukorzenia się przed Bogiem. Tak jak jest, pamiętacie ten fragment, który czytałem, to było z Ozeasza, że zapłaczą. Przyjdą, poczują, że coś jest nie tak. Słuchajcie, na czym polega prawdziwe nawrócenie? Że w pewnym momencie przychodzi do was Bóg i pokazuje wam inną rzeczywistość, która jest lepsza od tej, w której jesteście. I wy pragniecie tej innej rzeczywistości. Tak było z moim nawróceniem, może z waszymi. Na początku, kiedy ja pamiętam, przyszedłem do Boga, to Bóg mi pokazał swoją miłość. Ja pragnąłem z Nim być, bo ja czegoś takiego nie doświadczałem wcześniej. Ja chciałem być z Nim. Nie dlatego, że On mi nakazał, albo że On mnie zniewolił, albo że mi powiedział, że masz być ze mną. Nie. Ja chciałem z Nim być, bo odczułem, że On mnie kocha takim, jakim jestem. On mnie kocha takim grzesznikiem, jakim jestem. I chce mnie zbawić właśnie takim grzesznikiem. On chce mi zmienić moje serce, moje życie i mnie zbawić, wyczyścić. To jest cudowne. Dlatego właśnie Jezus walczy o nas, póki jeszcze jest czas. Póki jeszcze jest czas. Głos mówi zwiastuj. Zobaczcie, głos, który na pustyni mówi co? Rzekłem, co mam zwiastować? To wszelkie ciało jest trawą, a cały jego wdzięk jak kwiat polny. Trawa usycha, kwiat więdnie, gdy wiatr Pana powieje na nim. Zaprawdę ludzie są trawą. Trawa usycha, kwiat więdnie, lecz słowo Boga naszego trwa na wieki. Zobaczcie, tu jest pokazane, że człowiek bez Boga jest jak trawa. Prawda? Jest piękny kwiat, za chwilę go nie ma. Ten kwiat kwitnie, on może być przepiękny, wiecie, ale za chwilę opada i przestaje żyć, bo życie sam w sobie nie ma. Dlatego zwiastuj, co mam zwiastować? Że człowiek jest trawą, my wszyscy jesteśmy jak trawa. Kiedy nie mamy więzi, kiedy więzi ze źródłem życia, to usychamy, bo życia sami w sobie nie mamy. Kto ma życie sam w sobie? Niech powstanie, jeżeli jest taki. Kto ma życie sam w sobie, może sobie dać to życie. Nie ma. Tylko Bóg jest nieśmiertelny i tylko On ma życie i tylko On chce nam dać. Dlatego trawa usycha, kwiat więdnie. Zobaczcie. Tak, beze mnie jest tylko śmierć, bo ja jestem źródłem życia. U mnie jest życie.
Więc albo wybierzecie, ale on nie. No i co dalej ma? Zobaczcie, wyjście na górę, wyjść na górę wysoko. Zobaczcie, jest powiedziane do Izajasza, wyjść na górę wysoką, zwiastunie dobrej wieści Syjonie. Podnieś mocno swój głos. Zobaczcie, nie dość, że na wysoką górę, zwiastunie dobrej wieści, bo to jest wspaniała wieść, zwiastunie, jeszcze raz powtórzone, dobrej wieści Jeruzalem. Zobaczcie, dwa razy jest powtórzone, że to jest dobra wieść. To nie zła. Podnieś się, bój. Podnieś, nie bój się, mów do miast judzkich. Oto wasz Bóg. Oto wszechmocny Jahwe przychodzi w mocy, jego ramię włada. Oto ci, którzy sobie zarobił, są z nim, a ci, których wypracował, są przed nim. Jak pasterz będzie pas swoją trzodę i do na swojego naręcza zbierze jagnięta. I na swoim łonie będzie je nosił, a kotne będzie prowadził ostrożnie. Wspaniałe słowa, Boga miłość pokazana jest, że On pragnie, zobaczcie, nosić nas na łonie swoim. On pragnie nas przytulić, On pragnie, żebyśmy byli Jego, bo On pragnie więzi z nami. On tęskni za nami, Bóg tęskni, ale jeżeli my nie przyjdziemy do Niego całym sercem, to nie będziemy mieć ani pokoju. Pamiętajcie, bo będą coraz większe doświadczenia, pokoju nie będzie w naszym sercu. Ciągle będzie niepokój, ciągle będzie walka, ciągle będzie to, a szatan o tym dobrze wie, dlatego on przydaje następne doświadczenia wtedy, żeby człowieka już, wiadomo, go w końcu zniszczyć całkowicie, bo przecież na tym mu tylko zależy. Więc Pan jest pasterzem moim, będzie mnie pasł jak trzodę, ale czy chcesz, żeby cię Bóg pasł? Czy chcesz, żeby On był twoim pasterzem? Jeszcze raz przeczytam te słowa. Jest to cytat autorki chrześcijańskiej Ellen White. Jeśli kiedykolwiek był czas, w którym każdy bojący się Boga potrzebował poważnie się zastanowić, to jest on teraz. Jeżeli kiedykolwiek był taki czas. Należy zadać sobie pytania. I teraz każdy z nas niech sobie to w sercu swoim zada. Kim jestem oraz co jest moim zadaniem i misją w tym czasie? Mamy świadomość, kim w ogóle jestem i jaką misję mam do spełnienia, którą Bóg mi zlecił. Nie, którą ja się sam zlecam. Nie. To nie chodzi o to, że ja się sam posyłam. Nie. Tylko, którą Bóg mi zlecił. Co jest misją w czasie? Nie każdy sobie odpowie. Po czyjej stronie działam? Po stronie Chrystusa czy po stronie wroga? No bo jak to? No na pewno po stronie wroga. Na pewno? Nie każdy sobie odpowie. Niech każdy ukorzy się dzisiaj przed Bogiem, gdyż pewne jest, że żyjemy w wielkim dniu pojednania. Mamy wątpliwości co do tego, że żyjemy w wielkim dniu pojednania? Chyba nie. A pamiętacie, że w starożytnym Izraelu, jeżeli jakiś Izraelita się nie ukorzył, nie badał swojego serca, to był wytracony z ludu wtedy. Bo on pokazywał swoją, tym, że co, po co mu zbawienie, po co mu czystość serca. On to lekceważy. A Bóg mu chciał to oferować. No, jak okazał drwinę, okazał lekceważenie dlatego, no to po prostu ginął. Proszę? Tak. Niech każdy ukorzy się dzisiaj przed Bogiem, gdyż pewne jest, że żyjemy w wielkim dniu pojednania. Nawet teraz rejestry wielu ludzi są przeglądane przez Boga, chociaż oni śpią w grobach przez krótki czas. To stan waszych serc, a niewyznawana przez was wiara jest gwarancją w owym dniu. Słuchajcie, bardzo ważne zdanie. Stan serc naszych, a niewyznawana wiara. Żeby ktoś nie myślał, że jak wyznaje wiarę, czyli ta wiedzę, ma tą wiedzę, wyznaje tą wiarę, to będzie zbawiony. Nie będzie. Bo wielu takich, wiecie, kto wyznają swoją wiarę, a nie poddali serca Bogu, Bóg powie do nich co? Idźcie do mnie precz. A dlaczego? Boście nie wykonywali woli Ojca, który jest w niebie, tylko swoją. Właśnie to jest ten problem. Swoją, nie moją. I to jest gwarancja w owym dniu. Czyli serce, które jest poddane Bogu, to jest gwarancja w dniu tym, który przyjdzie. Nie wyznawana wiara. Nie to, że jesteście, gdzie jesteście, albo jeszcze jakichś innych sytuacjach tu. Nie, to nie jest żadną gwarancją. Gwarancja jest jedna. Stan waszych serc, czyli poddanie się całkowite Bogu. Czy świątynia duszy została oczyszczona z tego, co ją zanieczyszcza? Czy moje grzechy zostały wyznane i czy pokutuję, prosząc Boga, by zostały wymazane? Czy rzeczywiście mam to świadomość, czy przychodzę do Boga, walczę, mówię, Boże, oczyść mnie. Czy moja grzeszna natura mi przeszkadza? Czy też już się złączyłem z nią tak mocno, że dla mnie jest normalne? A co to takiego, prawda?
No, ewentualnie przeproszę Boga za jakiś tam grzech, jeden, drugi wyjdzie. No, Bóg mi tam pokaże, sumienie mnie ruszy, więc przyjdę. Ale czy rzeczywiście czujecie, że wasza natura uwiera was? Że nie chcecie tej natury? Chcecie mieć czyste serce? Czy rzeczywiście tego pragniecie? To jest następne pytanie. Od tego będzie zależała, czy będzie wieczność, czy brak jego. Życie, czy śmierć. Zbawienie, czy potępienie. Czy nie oceniam się zbyt łagodnie? To jest następne pytanie. Czy nie oceniam się w sercu bardzo łagodnie, fajnie? Nie jest tak ze mną źle, to ten ma problem, o ten obok, tamten ma problem. Nie, ze mną nie jest tak źle. Czy jestem gotów poświęcić wszystko, aby poznać Jezusa Chrystusa? Następne pytanie. Czy jesteście rzeczywiście gotowi poświęcić wszystko, żeby zyskać Chrystusa? Tak jak Paweł wołał, że wszystko to inne śmieci się okazały dla niego. To, co było w starym życiu. Czy jesteście gotowi na to, żeby wyrzec się wszystkiego? Czy jednak są rzeczy, które kochacie i jednak będzie to ciężko? Zadajcie sobie te pytania, bo są bardzo ważne. Przyjdzie czas, że nie będzie już czasu na to. Czy w każdej chwili czuję się, że nie należę do siebie, ale jestem własnością Chrystusa i mam obowiązek służyć Bogu, do którego należę? Czy w każdej chwili czuję, że nie należę do siebie? Czy macie to przeświadczenie? A nie, czy raczej ugruntowanie w sensie, co, jak to nie do siebie należy? No jestem ja. Ale jestem własnością Chrystusa i mam obowiązek służyć Bogu, do którego należę? Jak to służyć? Co teraz, ja się sam wypuszczę i będę służył? Nie. Bóg chce przez nas dokonać właśnie tego dzieła na ziemi. On chce nas ruszyć i powiedzieć, że jest to dzieło. Żniwo jest... Wiecie, co Jezus powiedział w Ewangelii Jana? Że żniwo jest jakie? Dojrzałe, prawda? Dojrzałe. Plony są dojrzałe! To nie jest tak, że one są jeszcze niedojrzałe. Już Bóg chce wylać co niebawem? Późny deszcz. A po co był późny deszcz? Jak myślicie, jeżeli wczesny deszcz, który mówimy o wczesnym deszczu, jest to wylanie Ducha Świętego, czyli pięćdziesiątnica, to późny deszcz po co był? Po co w systemie agrarnym były dwa deszcze? Jeden deszcz dawał co? Wzrost ziarna, prawda? Że w ogóle zaczęło kiełkować, zaczęło żyć. To był wczesny deszcz. A drugi, jesienny, był po co? Żeby dojrzało, prawda? Żeby plon zebrać. Dlatego Bóg też chce wylać teraz, żeby zebrać ten plon. Wylał ten swój deszcz za czasów apostołów. Chce, żebyśmy w pełni skorzystali z niego, a żeby mógł wylać na nas ten późny. Jeżeli nie skorzystamy w pełni z tego, nie wyleje tego późnego. Nie wyleje. Pamiętajmy, że w tym wszystkim, że to jest wołanie Boga, który nas kocha. Tak, to jest wołanie Boga, który nas kocha. Posłuchajcie. Po tym moje oczy odwrócone zostały od tej wspaniałości skierowane na ostatki na ziemi. Anioł tak do nich przemówił. Chcecie uniknąć ostatnich siedmiu plag? Czy chcecie wejść do wspaniałości i otrzymać w dziedzictwie wszystko, co Bóg przygotował dla tych, którzy Go miłują i chętni są cierpieć dla Niego? Jeśli tego pragniecie, musicie wpierw umrzeć, aby potem ożyć. Bądźcie gotowi, bądźcie gotowi, bądźcie gotowi. Musicie być lepiej przygotowani niż teraz jesteście, ponieważ dzień pański nadejdzie straszny, złośliwy i zawzięty, by ziemię spustoszyć i zgładzić żyjących na niej grzeszników. No właśnie, nam się nieraz wydaje, mamy to przeświadczenie, że Bóg przecież jest miłością, to On nie dopuści. Ten dzień będzie straszny, powiem wam, bo będzie, bo Biblia mówi wyraźnie, że po cóż wam ten dzień? On będzie dzień huku, hałasu, dymu. Będzie straszny dzień. Wszystko się będzie trzęsło. To będzie rzeczywiście straszne. I zapominamy, że Bóg oprócz miłości jest sprawiedliwością. I w swojej miłości okazuje sprawiedliwość. I jeżeli wybiera, grzesznik wybiera to, co wybiera, prawda? To on respektuje jego wybór. Pamiętajcie o tym. I jeżeli lekceważy to wołanie do Niego, do Jego serca, żeby człowiek przyszedł do Niego bliżej, żeby padł na kolana i zawołał: Boże, zmień mnie. Tak jak, jeszcze raz przypomnę te słowa Lutra. Jestem Twój, zbaw mnie. Jestem Twój, zbaw mnie. Aby ta potrzeba w naszych sercach była.
Ofiarujcie wszystko Panu, złóżcie wszystko na Jego ołtarzu. Was, wasze majątki, wszystko co posiadacie jako żywą ofiarę. Oddajcie wszystko, by móc wejść do wspaniałości Bożej. Składajcie wasze skarby w niebie, gdzie złodziej je nie dosięgnie i rdza nie zniszczy. Musicie się stać uczestnikami męki Pańskiej, jeśli chcecie wziąć później udział w Jego chwale. Niebo jest dość tanie, jeśli je cierpieniem osiągamy. Ciekawe słowa. Niebo jest dość tanie, jeśli je cierpieniem osiągamy. Musimy żyć z zaparciem się siebie codziennie, dla siebie samych umierać, Chrystusa swego miłować i mieć stale przed oczyma Jego wspaniałości. Widziałam, że ci, którzy niedawno przyjęli prawdę, poznają, co to znaczy cierpieć dla Chrystusa, że przez przeciwności przejść muszą, by zostać oczyszczonymi przez cierpienia i gotowymi być do przyjęcia pieczęci żywego Boga. Przejść przez czas smutku i udręki, by widzieć Króla w całej Jego okazałości i mieszkać w otoczeniu Boga wraz z Jego czystymi, świętymi aniołami. Jest czas, że każdy będzie przepławiony. Jeżeli oczekujemy tylko wspaniałych rzeczy, jeżeli przychodzą na nas doświadczenia, odrzucamy je, to pamiętajcie, że to są te doświadczenia, mogą być właśnie, i Bóg chce, żeby były ku zbawieniu naszym. I oby tak było, oby to słowo dotknęło naszych serc na wieki wieków. Amen.